Baczność, sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Fryderyka Chopina oraz sztandar Armii Krajowej Obwód Opocznik wprowadzić. Druga wojna światowa. Był taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się uczniów. 1 września 1939 roku rozpoczęła się druga wojna światowa. Hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski. W tym roku mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę. Kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą kolbami w drzwi załomocą, ty, ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. Bagnet na broń, trzeba krwi. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt. Wysączymy ją z piersi i z pieśni. Cóż, że nieraz smakował gorzko na tej ziemi więzienny chleb. Za tę dłoń podniesiono nad Polską kula w łeb. Ogniomistrzu i serc, i słów. Poeto, nie w pieśni troszcza. Dzisiaj wiersz to strzelecki rów. Okrzyk i rozczas, bagnet na broń. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec, tak samo jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana. Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Za kraj, za honor nasz, dziś idę walczyć, mamo. Druga wojna światowa zakończyła się 2 września 1945 roku, gdy Japonia podpisała bezwarunkowo kapitulację. Wcześniej, 8 maja, skapitulowała III Rzesza. Zakończyła się wojna w Europie, w której Polska uczestniczyła do ostatniego trwania jej na kontynencie. Każda wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości, na co wskazuje bilans strat. Około 50 milionów ludzi zginęło, a 35 milionów zostało kalekami. Drama II wojny światowej jest nie tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Ponieśliśmy wielkie ofiary. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania. Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko splata się w jedną, narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga. Przez serce żywe, co w piersiach nam bije. Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo. I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje.
Przedstawicieli klasy 7A i 7B proszą o zapalenie zniczy. Do hymnu. Sztandary wyprowadzić. Spocznij. Głos zabierze teraz pani dyrektor. Kochani, wrzesień jest miesiącem bardzo ważnym dla naszego narodu. Dlaczego? Smutne to są rocznice, smutne to są obchody, ponieważ 1 września Niemcy wypowiedziały nam wojnę i 17 września, kiedy bez wypowiedzenia wojny Związek Radziecki napadł na Polskę. Dzięki tym, którzy polegli, a poległo bardzo wielu, my dzisiaj możemy żyć w bardzo dobrych warunkach. Możemy chodzić do szkoły, możemy przede wszystkim uczyć się języka polskiego. Natomiast w jaki sposób uszanować, podziękować tym, którzy polegli? Właśnie takimi uroczystościami i przekazywaniem sobie tej pamięci z pokolenia na pokolenie. My wpajamy wam w szkole, żeby pamiętać i szanować nasze symbole narodowe, a poległym oddawać cześć i hołd. Dziękuję. Baczność, sztandary wyprowadzić. Proszę delegację klas o ustawienie się za sztandarami do przemarszu pod tablicę katyńską. Klasy pierwsze.
Klasy drugie. Klasy trzecie. Klasy czwarte. Klasy piąte. Klasy szóste. Klasy siódme. Klasy ósme.
17 września 1939 roku, 81 lat temu, Armia Czerwona wkroczyła w granice II Rzeczypospolitej. Agresja sowiecka przekreśliła szanse obrony naszej niepodległości w 1939 roku. Wielu Polaków zostało zesłanych w głąb ZSRR, wielu znalazło się w łagrach. Tysiące zginęło w obozach kaźni stalinowskiej. Oddajmy hołd porucznikowi Andrzejowi Skoniecznemu, urodzonemu 29 listopada w Małkini, nauczycielowi zamordowanego przez NKWD w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Cześć jego pamięci. Delegacja 7 C zapala znicz. Prosimy panią dyrektor o zabranie głosu. Ja tylko dodam, że dzisiaj mija trzecia rocznica odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Andrzejowi Skoniecznemu. I również w tym momencie chcę podziękować pani Elżbiecie Więckowskiej za przygotowanie tej uroczystości wraz z klasą 5A. Dziękuję całej młodzieży, która uczestniczy w tej uroczystości, jak również tym, którzy oglądają nas w klasach online. Dziękuję bardzo. Sztandary wyprowadzić. Spocznij. Delegacje wracają do klasy.